Dzień dobry, witamy Państwa w audycji Komentarz Lewicy. Dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogdan Błaszczyk, Nowa Lewica. Dzień dobry. Państwu. I jest z nami Jacek Kuś, wicestarosta Kołobrzeski, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Redaktor, witam Państwa bardzo serdecznie. I Kamila Paramirzyńska. No i panowie, nie sposób nie rozpocząć tej audycji od Funduszu Odbudowy i tego, co się ostatnio wydarzyło. Jeszcze kilka dni temu chyba było nie do pomyślenia, żeby Lewica stanęła w jednym rzędzie z rządem Prawa i Sprawiedliwości, a tak się wydarzyło i komentarze do tego są przeróżne, bo z jednej strony mówi się o odpowiedzialnym zachowaniu Lewicy, o tym, że nie zachowała się jak opozycja totalna, która neguje absolutnie wszystko, a z drugiej strony wręcz mówi się nawet o zdradzie. Jak panowie tutaj to skomentujecie, co się wydarzyło? Bogdan Błaszczyk, proszę. No cóż, myślę, że ja tu koledzy zostawię przedstawienie tego wszystkiego, co Lewica uzyskała. Natomiast z własnego doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że w polityce nie zawsze odnosi się sukcesy, jeżeli stawia się rację stanu i państwa nad interesami czy interesikami partyjnymi. Mam tego cały bagaż doświadczeń, jeżeli chodzi o czwartą kadencję Sejmu, kiedy byłem posłem. Nie liczy się nic, że wyciągnęliśmy ten kraj z olbrzymiej dziury bałca sięgającej 92 miliardy złotych, że odziedziczyliśmy prawie zbankrutowane finanse, że zostawiliśmy po 4 latach Polskę z 7 i coś tam przecinek wzrostu. To wszystko się nie liczy. Przegraliśmy na tym, że stawialiśmy interes państwa nad interes partyjny. A afera Rywina czy Starachowicka w porównaniu do tych afer, które dzisiaj się objawiają, to jest taki mały pikuś. Dzisiaj pies z kulawą nogą nie chce oddać sprawiedliwości Lewicy za to, co zrobiła. Tak jest i dzisiaj. Uważam, że Lewica zachowała się bardzo odpowiedzialnie i nie poszła na lep tych hasełek, które ciągle słyszymy. Obalimy rząd. I to był program, który ciągle słyszeliśmy. Były prezydent Kwaśniewski bardzo dobitnie powiedział, że Platforma Obywatelska nie zdała egzaminu z przywództwa opozycji. Bo jeżeli mieniła się być przywódcą opozycji, to nie powinna postępować tak, że się ogłasza programy w telewizji, a wszyscy inni mają się temu podporządkować. Bez przekonania, bez rozmów, bez partnerstwa. I to, że Lewica postąpiła w sposób samodzielny, a w tym wypadku jeszcze bardzo odpowiedzialny, no wywołało jakąś histerię, że jak to, taki mniejszy koalicjant nie chce się tutaj podporządkować. No a Gowin pokazał ostatnio w rozmowach, co wyszło z tych wszystkich polityk obalania rządu. I w zasadzie to są tylko mrzonki, to nie jest realna polityka. Realną polityką jest zapewnienie Polsce napływu olbrzymiej kwoty pieniędzy na dalszy rozwój, wydźwignięcie tego kraju z tych wszystkich rozpadlin i dołków, jakie zrobiła pandemia. I to chyba tyle mojej oceny. Ja myślę, że nawet jeśli Lewica straci na tym w krótkim okresie w jakiś sposób propagandowy, to myślę, że w dłuższym okresie ludzie przyznają rację. Z badań wynika, że ponad 66% Polaków chce zatwierdzenia tego programu, chce zachowań odpowiedzialnych. Tym bardziej, że Lewica podkreśla, że nie zmienia w ogóle stosunku do polityki PiS-u w innych dziedzinach życia, takich jak sprawiedliwość, jak prawa kobiet, jak równość i tak dalej, i tym podobne.
I to bardzo tyle mojego komentarza. Dziękuję bardzo. Teraz Jacek Kuś. Zawsze twierdziłem, że po moim szanownym koledze mogę ułożyć nawet w formowaniu przyjacielu Bogdanie Błaszczyku, ciężko się mówi, bo zawsze wszystko powie przede mną. Tak, ale pani redaktor, ja bym chciał przy okazji tej dyskusji, która rozgorzała i od wczoraj w zasadzie trwa, te kalumnie, które wylewają się ze strony partii, dwóch głównie partii opozycyjnych na lewicę, no ciężko jakby znaleźć do tego podstawy, dlatego że po pierwsze, pieniądze, które spłyną z Funduszu Odbudowy, to nie są pieniądze rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie są to pieniądze Lewicy, Platformy czy PSL-u, czy nawet pana Hołowni. Są to pieniądze, które należą się wszystkim obywatelom naszego kraju. I dzisiaj, jeżeli chodzi o kwestię rozmawiania o polityce fiskalnej kraju, czy o polityce skarbowej kraju, to nie ma podziału na Platformę, Lewicę czy inne partie polityczne, tylko powinniśmy iść w kierunku takim, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Ja ubolewam nad jednym faktem, to co powiedział Bogdan. Dzisiaj, gdybym był przewodniczącym partii, największej partii opozycyjnej, chciałbym zostać liderem, który nadaje ton rozmowom z rządem, bo te rozmowy powinny się odbyć, bo nie ma innej możliwości. Z drugiej strony słyszeliśmy, że nie, bo nie. Nie, bo PiS, nie, bo dajemy im paliwo, nie, bo z terrorystami nie negocjujemy. No ale jak powiedzieć dzisiaj przedsiębiorcom, szpitalom, samorządom, że te środki mogłyby do nich nie trafić? No przecież nas po prostu zwyczajnie na to nie stać. Ten plan Marshalla, o którym się właśnie mówi, ten plan odbudowy, to jest plan odbudowy, który powinien być wynegocjowany przez dojrzałych, odpowiedzialnych polityków, którzy również, przypomnę, dostają swoje wynagrodzenia, diety z budżetu państwa, czyli z kieszeni wszystkich obywateli tego kraju. Ja dzisiaj nie znajduję, jakby nie chciałbym drążyć tego konfliktu, ale oprę się tylko na kilku podstawowych faktach. Jeżeli Lewica podjęła rozmowy z rządem, wynegocjowała wszystkie warunki, te, o które im chodziło, to należy to traktować jako sukces. Oczywiście ością wokół stoi niektórym liderom partii politycznych i tu pokazują swoją niedojrzałość, że Czarzasty, Zandberg i Biedroń zbili się na wyżyny swoich jakby różnic może dzielących ich od Prawa i Sprawiedliwości i podjęli te rozmowy. I dzisiaj, jeżeli mówimy o 30% pieniędzy, które spłyną do samorządów, i przypomnę, co jest bardzo istotne w tym przypadku, że ten warunek wynegocjowany została wpleciona również kwestia nadzoru urzędów marszałkowskich nad redystrybucją tych środków. To jest bardzo ważne, a o tym się nie mówi. Słyszymy wszem i wobec, że co wam przyjdzie z tych 30%, jak te 30% pieniędzy będą zarządzane przez wojewodów. Nie. Pani redaktor, szanowni państwo, projekt tego porozumienia mówi o tym, że głównym elementem samorządowym, który będzie zarządzał tymi środkami, będą sejmiki województw. I to jest dla mnie dzisiaj jako samorządowca szalenie ważna informacja. Drugi punkt, kwestia też bardzo, bardzo istotna i to jest kwestia rozwiązania tego wielkiego problemu szpitali powiatowych, które dostrzegła Lewica, bo nie ma powiatu dzisiaj w Polsce, który cieszyłby się, że ma w swojej koronie szpital. Te szpitale są niedofinansowane, te szpitale ledwo co przędą i te środki, te 850 milionów euro również zostało w tych rozmowach negocjacyjnych zagwarantowane. Jak ja dzisiaj mógłbym powiedzieć przedstawicielom branż turystycznej, gastronomicznej, małemu biznesowi, że 300 milionów euro, które może trafić do nich w następnym roku w ramach Funduszu Odbudowy, nie trafi, bo politycy się pokłócili i mówią nie, bo nie. No nie, no takiej sytuacji być nie może i uważam, że skuteczność polityki powinna odbijać się na portfelu
i funkcjonowania mieszkańców naszego kraju, naszych rodaków. Ponadto trzeba zaznaczyć, że również elementem tych negocjacji jest powołanie komitetu monitorującego. W komitecie monitorującym będą zasiadali posłowie, przedstawiciele związków zawodowych, różnego rodzaju stowarzyszeń i to jest element też bardzo ważny w tym porozumieniu. Ja dzisiaj cieszę się, że Polska będzie kolejnym krajem, który zatwierdziło ten plan. Do Komisji Europejskiej będzie od Komisji Europejskiej będzie zależało to, czy ten plan przyjmie. Zakładamy na 99%, że przyjmie. I tak jak powiedział kolega Bogdan Błaszczyk, już za kilka miesięcy wszyscy będziemy te pieniądze konsumowali. Więc namawiałbym, aby politycy opozycji ostudzili sobie głowy, mniej myśleli o swoich ugrupowaniach politycznych, a więcej o interesie narodowym kraju. I co jeszcze, pani redaktor, jest najważniejsze? Oczywiście jak najbardziej wszędzie będziemy podkreślali jako Lewica. Nigdy nie zgodzimy się ze Prawem i Sprawiedliwością na kanwie światopoglądu, podejścia do praworządności, podejścia do kwestii mniejszości i różnego rodzaju rozwiązań antyspołecznych. Na to zgody nigdy nie będzie. Ale no, i tutaj jeszcze moglibyśmy długo dyskutować, ale mamy ograniczony czas, a mamy też kilka innych tematów. Ja chciałabym teraz przejść na tutaj grunt lokalny, bo niebawem w przyszłym miesiącu sesje absolutoryjne. Ważne wydarzenie, ważny czas zawsze w życiu samorządowców. No właśnie, lada moment te sesje, ale tutaj nikt nie spodziewa się żadnej niespodzianki. I bardzo proszę, pan Jacek Kuś. Tak, rzeczywiście, pani redaktor, przed nami sesje absolutoryjne zarówno w mieście, jak i w powiecie. Jesteśmy współkoalicjantem dzisiaj i w mieście, i w powiecie. Jako Lewica współtworzymy politykę funkcjonowania tych obu organów samorządu. I oczywiście kwestia polityki i filozofii realizacji różnego rodzaju zamierzeń, to też jest nasze autorstwo, więc nie jest tutaj tajemnicą, że i tak jak pani powiedziała, nie będzie większych niespodzianek. Lewica będzie głosowała za udzieleniem absolutorium oczywiście. Cieszę się przy okazji, że te wszystkie założenia, o których mówiliśmy, idąc do wyborów, zarówno w mieście, jak i w powiecie są realizowane, bo nas interesowało kilka elementów społecznych, ale i również elementy inwestycyjne i to z mniejszym lub z większym efektem udaje się osiągać. Ale chciałbym w przypadku tych sesji absolutoryjnych powiedzieć rzecz tutaj ważną i gdybym jej nie powiedział, stałoby się źle. Rozmawialiśmy wielokrotnie z panią prezydent i z zarządem powiatu na temat tego, aby te nasze miesiące działania, funkcjonowania i podejmowania decyzji były skierowane na to, aby mieszkańcy naszego miasta i powiatu przeszli w miarę suchą stopą przez kryzys, który szaleje dookoła nas. I to według mojej oceny udaje się realizować. Nie widzę tutaj zarówno w mieście, jak i w powiecie tego, aby na przykład polityka inwestycyjna została specjalnie mocno zachowana, a tu trzeba było się naprawdę dużo napocić, aby to tempo realizacji tych inwestycji utrzymać. I zarówno w mieście, jak i w powiecie to się dzieje. Ja dzisiaj mogę już na tę chwilę powiedzieć, że radni Lewicy oczywiście zagłosują za absolutorium w obu tych organach. Pan Bogdan Błaszczyk? Tak, Rada Miasta w tej chwili jest na etapie dokonywania oceny sprawozdania finansowego z budżetu miasta i z tego, co wiem, wszystkie komisje w zasadzie w sposób aprobujący to sprawozdanie przyjmują. Jesteśmy przed opublikowaniem raportu o stanie miasta, no i oczywiście potem sesja absolutoryjna. To, co powiedział Jacek, z analizy sprawozdania finansowego wynika jasno, że przeważającym czynnikiem kształtującym wykonanie strony dochodowej miejskiego budżetu
była sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie, która pokazała, że kondycja finansowa miasta jest pochodną sytuacji finansowej jego mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Staraliśmy się w miarę naszych możliwości mieszkańcom i przedsiębiorcom pomóc. Głównym celem, przypomnę, było utrzymanie miejsc pracy. Ta pomoc była bardzo wymierna i spotkała się z uznaniem. Myślę, że w niektórych aspektach to nasza inicjatywa była tutaj jako Lewicy wiodąca. Generalnie rzecz biorąc, z tej sytuacji wynika, że budżet po wielu korektach stracił w roku ubiegłym prawie 15 milionów złotych. To jest duża strata i wnioski, jakie z tego wynikają, chyba potwierdzają słuszność tego, co już kiedyś tutaj w pani audycji wyartykułowaliśmy, że kierunkiem prac Rady Miasta, kierownictwa urzędu powinno być nakierowanie na rozwój i poszerzenie bazy dochodowej miasta oraz racjonalizacja wydatków. Przed tym nie ma ucieczki. Niemniej jednak przypomnę wczorajszą sesję Rady Miasta, że w dziedzinie polityki społecznej wszystkie sprawozdania odnośnie sprawozdań z realizacji programu przeciwdziałania bezdomności, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi. Wszystkie te sprawozdania zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie, bez żadnych uwag. To samo świadczy o tym, że mamy za co udzielić kierownictwu absolutorium. Jeżeli chodzi o stronę ekonomiczną, to przypomnę, że w tym trudnym okresie dokonaliśmy i zakończyliśmy w 2020 roku wiele inwestycji. Przypomnę tutaj na sztandarowe budowa przedszkola przy Radomskiej, które pochłonęły ponad 6 milionów złotych. Wykonaliśmy ponad 6 placów zabaw przy szkołach podstawowych. Kanał Ulgi w rejonie Łopuskiego-Śliwińskiego, ten obszar, który był przy ulewach zawsze zalewany. Przebudowaliśmy ulicę Wschodnią, Zwycięzców, plac 18 marca, Basztową. Mógłbym wymieniać jeszcze bardzo, bardzo dużo drobnych inwestycji. Rozpoczęliśmy inwestycje, które będą kończone w tym roku, jak przebudowa Ostrobramskiej, Słonecznej, Rybackiej, budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, budowa miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych w Parku Dąbrowskiego i wiele, wiele innych. W każdym bądź razie chcę powiedzieć przez to, że ten trudny rok wcale nie wpłynął na pogorszenie sytuacji inwestycyjnej w mieście. Oczywiście nakłady były mniejsze, prawie o 10%. Trzeba było robić korekty, ale poziom przygotowania i przeprowadzenia inwestycji jest w zasadzie nie do podważenia i możemy go ocenić tylko na piątkę. Dlatego też myślę, że i w pionie gospodarczym, i w pionie społecznym pani prezydent i jej kierownictwo może spodziewać się z naszej strony uznania i będziemy głosować za absolutorium. Panowie, chciałam teraz jeszcze wrócić do sesji, ostatniej sesji Rady Miasta, bo tam ważny temat dotyczył budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt, właściwie tego pierwszego kroku do budowy schroniska, czyli zmian studium. Większość radnych zdecydowała, że tak, że zmieniamy studium i tym samym rozpoczynamy budowę. Dzisiaj to jeszcze za dużo powiedziane, ale do tego to zmierza. Panie Bogdanie, pan oprócz tego, że jest radnym, to jest pan także działkowcem. Jest pan także w zarządzie ogrodów działkowych. Jakie są nastroje wśród działkowiczów, obok których takie schronisko przecież ma zostać wybudowane? Na razie nastroje są złe.
I one są spowodowane głównie historycznymi wręcz postawami niektórych ludzi, niektórych radnych, którzy troszeczkę przestraszyli działkowców. Myślę, że te nastroje wynikają głównie z faktu niewiedzy. Prezydent jest oskarżany o brak transparentności, o brak konsultacji społecznych. Ja myślę, że to jest bardzo niesprawiedliwa ocena, bo wiem, śledziłem te prace, gdzie urząd wytężał wszystkie siły, żeby znaleźć jakieś miejsce, które pod względem funkcjonalnym będzie tym wymogom odpowiadać. I pani prezydent prowadziła konsultacje i z Wodami Polskimi, z różnymi instytucjami. Musieliśmy robić wiercenia, czy w ogóle na tym terenie jest to możliwe. Jeśli okazało się, że jest to możliwe, ostatnim elementem jest określenie tej funkcji w planie. I teraz dopiero zaczyna się etap konsultacji społecznych. Te konsultacje powinny być przepływem informacji w dwie strony. Dopiero jak będzie zrobiona koncepcja, jak będzie zrobiony projekt, będziemy mogli pokazać działkowcom, jakie to będzie schronisko, jakim parametrom będzie odpowiadało, jak zamierzamy zniwelować niedogodności, hałasu. Panie radny, ja to rozumiem, dobrze, ale tu mieszkańcy zwracają uwagę na to, że no i co my będziemy konsultować? To, jak ma wyglądać schronisko, my chcieliśmy konsultować lokalizację, a jeżeli chodzi o lokalizację, no to tych konsultacji już nie będzie, no bo lokalizacja jest wskazana. Tak, pani redaktor, w polityce czasami trzeba podejmować niepopularne decyzje, bo to jest jedyna lokalizacja w obrębie miasta, jaka może wchodzić w rachubę. Ci wszyscy, którzy twierdzą, że jest nie do przyjęcia, powinni wskazać lokalizację, która jest do przyjęcia. Każdy wypowiada mnóstwo słów, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, bo jak dotychczas nie spotkaliśmy się z żadnym pozytywnym odzewem od włodarzy gmin sąsiednich, które chciałyby entuzjastycznie przyjąć takie schronisko na swój teren, dokonać zmian w planie przestrzennego zagospodarowania, wykonać bardzo trudne sprawy związane właśnie z komunikacją z mieszkańcami, przekonać ich i tak dalej, tym podobne. Musimy, jest to nasze zadanie własne, musimy problem rozwiązać, bo on narósł na tyle, że wstyd, że Kołobrzeg ma takie warunki dla psów i kotów, jakie w tej chwili ma. I teraz jeszcze chciałam poprosić pana wicestarostę o komentarz do... A jeszcze jedno słowo, że czas pokaże, że mieliśmy rację. Ja myślę, panie redaktor, że i nawet na schronisku niektóre siły polityczne, czy może za dużo tego słowa użyłem, osoby próbują zbić kapitał polityczny. Ja wielokrotnie z panią prezydentem rozmawiałem na temat tego schroniska, bo rozmawialiśmy wcześniej na temat poprzedniej lokalizacji i ta dyskusja, pani redaktor, trwa już od dobrych kilku miesięcy. I dla mnie dzisiaj to jest też trochę ocena działalności niektórych radnych. Dlaczego ci radni nie włączyli się w tę dyskusję? Dlaczego nie zaproponowali innej lokalizacji? Ale panie radny, panie starosto, przepraszam bardzo, pan radny Jacek Woźniak, widziałam osobiście, i no to żadna tajemnica, składał interpelację, w której pytał on o nowe miejsce. Wówczas pani prezydent mu odpisała, że ciągle brana jest pod uwagę lokalizacja, która już wcale pod uwagę brana nie była, ta przy nowej stacji benzynowej. Doskonale wiemy, że ta lokalizacja już nie była wtedy brana pod uwagę, bo nawet na naszej antenie to pani Ewa Pełechata, zastępca prezydenta do spraw gospodarczych, powiedziała. A radnemu Woźniakowi odpisano, że jeszcze ciągle brana jest pod uwagę tamta lokalizacja. Nie wiem, jakie były kulisy tej odpowiedzi na interpelację, ale zakładam, że patrząc się na doświadczenie radnego Jacka Woźniaka, mógł wtedy na tym etapie też ewentualnie jakąś propozycję przyjąć. Pani redaktor,
Pani prezydent Anna Miczkowska wygrała wybory. Społeczeństwo obdarzyło ją dużą dozą zaufania. I tak jak tutaj pan radny Błaszczyk powiedział, czasami te decyzje odważne trzeba po prostu podejmować. W przypadku schroniska nigdy nie znajdzie się tego złotego miejsca, z którego wszyscy będą zadowoleni. I to po prostu trzeba powiedzieć. Ja wczoraj w rozmowie z panią prezydent powiedziałem tak. Myślę, że to schronisko, kiedy się już wybuduje, samo się obroni. My jako klub również włączymy się w to, aby to schronisko zostało zrobione na bardzo wysokim poziomie. Możliwe, że z ekranami dźwiękochłonnymi, które całkowicie odgrodzą ten obiekt od ogrodów działkowych na przykład. I myślę, że róbmy dalej, kroczmy dalej, realizujmy inwestycje. Bardziej namawiałbym tutaj radnych z innych klubów, głównie z klubów opozycyjnych, o to, aby przedstawiali po prostu swoje alternatywy i pomysły, a nie krytykowali wszystko w czambuł, że wszystko jest źle, tak jak w przypadku pierwszego tematu, o którym mówiliśmy na temat Funduszu Odbudowy, wszystko jest źle, ale swoje alternatywy nie jesteśmy w stanie przedstawić. Do tego namawiam, dlatego że ja obserwując te 2 lata prezydentury, 2,5 roku już prezydentury pani Miczkowskiej, widzę, że jest to człowiek, który zmierza do koncyliacji, do porozumienia, do tego, aby rozmawiać z wszystkimi klubami. Nie podejrzewam jej i nie podejrzewałem nigdy, że podejmuje decyzję w zaciszu swojego gabinetu, bo taka duża ilość spotkań z klubami, taka duża ilość wymiany poglądów, jaka jest w tej kadencji, chyba nie miała miejsca nigdy. No ale na pewno pan słyszał, bo radni klubów opozycyjnych dość często mówią o tym, że są pomijani przez panią prezydent Annę Miczkowską. Albo radni, którzy są niezrzeszeni, także o tym pojawiają się takie ich wypowiedzi. Ja tylko dopowiem, że to zwlekanie z poinformowaniem wszystkim wynikało głównie z tego, żeby nie tworzyć następnych fal startów, które w przeszłości były. Dopóki nie upewnimy się, że na tym terenie można, to na razie nie ogłaszajmy. Takie były intencje i myślę, że to bardzo logiczne. A jeśli dzisiaj niektórzy mają pretensje, czy pani radna z Radzikowa, czy pani Brączyk, czy pan Woźniak, no to ubolewam na tym, że no nie dowiedzieli się wszystkiego w porę. Nie zawsze decydenci pokazują swoją kuchnię wypracowywania decyzji przed jej podjęciem. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Kończymy już audycję. Komentarz Lewicy dobiega końca dzisiaj. Za uwagę dziękuję państwu. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogdan Błaszczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. I Jacek Kuś, wicestarosta kołobrzeski. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani redaktor, jeżeli pani pozwoli, z uwagi na to, że w najbliższą sobotę mamy 1 maja, czyli święto pracy, jak się to potocznie mówiło i mówi. Chciałbym w imieniu swoim, ale wszystkich radnych Nowej Lewicy, sympatyków, członków, w imieniu związków zawodowych złożyć wszystkim mieszkańcom Kołobrzegu oraz powiatu kołobrzeskiego najlepsze życzenia, abyście ten dzień spędzili w spokoju, abyście w ten dzień spędzili na wypoczywaniu i abyśmy wszyscy doceniali to, że ta kwestia pracy, którą mamy dzisiaj na wyciągnięcie ręki, to też jest wynik tej ewolucji, którą przechodzi nasz kraj od tych kilkudziesięciu lat. Życzę wszystkim wszystkiego, co najlepsze i niech się święci 1 maja. A ja jeszcze dodam, życzę pogłębionej refleksji nad flagą i świętem 3 maja. Dziękuję bardzo. Kamila Paramirzyńska, dziękujemy za dzisiaj. To była audycja Komentarz Lewicy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy.